powitać Państwa na konferencji. Niedawno obchodziliśmy Światowy Dzień Autyzmu. W związku z tym w poniedziałek 3 kwietnia w sali koncertowej Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury już po raz kolejny odbyła się konferencja poświęcona temu tematowi. W tym roku pod hasłem Mam autyzm, jestem dorosły, chcę być samodzielny. Co roku poruszamy inne tematy dotyczące autyzmu. No w tym roku skupiliśmy się głównie na dorosłości, dlatego że dzieci, które wychodzą w świat, no rodzice pytają co dalej. Konferencja jest przeznaczona dla rodziców, dla nauczycieli. Przyjechali już właściwie na konferencję prelegenci z Warszawy, z klubu kawiarni Życie jest fajne, którą kawiarnię to prowadzą osoby ze spektrum autyzmu i zespołem Aspergera. Przyjechała pani z Fundacji Alter Edu z Warszawy, która zajmuje się od 25 lat zespołem Aspergera i wspomaga nauczycieli, prowadzi szkolenia i również sama wychowuje 17-letnią córkę z zespołem Aspergera. I również z Wrocławia przyjedzie pan Jacek Śmigiel, który prowadzi aktywizację zawodową osób ze spektrum autyzmu. Mam co robić, no i mam pieniądze też dzięki temu. Chciałem dodać, że Wojtek trafił do nas na początku jako stażysta z płatnego stażu Funduszu Rozwoju Regionalnego i Wsparcia Osób i zajmuje się naszą księgowością. Zbiera rachunki, księguje, robi z nimi porządek, bo do tej pory był wielki bałagan, ponieważ z natłoku obowiązków i zdarzeń troszkę to kulało, a Wojtek nam to wyprowadza wszystko, także biuro księgowe jest zadowolone i bardzo się cieszę, że skończyły się opóźnienia co do rachunkowości. To bardzo dobrze, że coraz więcej ludzi jest uświadomionych w temacie autyzmu i może zrozumieć dzieci, którym trudno jest zrozumieć nasz świat. Autyzm jest to zespół zaburzeń, który nie pozwala dzieciom odbierać świata tak, jak my go odbieramy. Ten świat jest troszeczkę zniekształcony i dlaczego potrzebują naszej pomocy, żeby wejść do tego świata i funkcjonować w nim tak jak my. Specjalnie na potrzeby konferencji sprowadziliśmy z Fundacji Synapsis instalację sensoryczną Cuba, w której każdy może wejść i poczuć się dokładnie tak, jak czuje się osoba autystyczna. Są tam projekcje multimedialne, krzywe lustra, różne dźwięki, wszystko włączone naraz powoduje, że naprawdę można odczuć na własnej skórze, jak ten świat jest postrzegany przez osoby autystyczne. Trzeba im pomóc wejść w rolę, trzeba im pomóc wejść do pracy. Oni też chcą funkcjonować, żyć tak jak my, chcą pracować, chcą być w centrum uwagi, chcą też nawiązywać relacje. My musimy im pomóc, ale musimy też z drugiej strony my się zmienić, żeby ich zrozumieć. Nikt nie rozumie, co znaczy życie z zaburzeniami postrzegania. Pamiętam, że kiedyś wszyscy ludzie mieli krzywe nosy i wyglądali okropnie, również moja matka. Ludzie byli potworami, z wałami tłuszczu. Tak, ludzie byli okropni. Miałam problem ze zmysłami. Ludzie uważają, że jestem ich kompletnie pozbawiony. Ale to nieprawda.